Nowy rok, stare problemy. 46 milionów euro za przekroczenie produkcji. To kara dla polskich rolników za przekroczenie kwot mlecznych za rok 2013-2014. 1/5 tej sumy zapłacą producenci mleka z Podlasia. Są wśród nich tacy jak Grzegorz Sokół, który obciążony został 15 tysiącami złotych. Wszyscy rolnicy wyhamowują z produkcją mleka, nie karmią tych krów. Każdy oszczędza na paszy, żeby jak najtaniej wyprodukował się litr mleka. No i czekamy do tego kwietnia. Jak zniosą kwoty, ruszamy pełną parą. Polscy rolnicy są w trudnej sytuacji. Naliczone kary odbiją się na rozwoju tej branży. Zmniejszenie sobie raptownie przychodów może spowodować kłopoty ze spłatą kredytów w banku. Proszę zauważyć, że kwoty przekracza w ostatnich 3 latach grupa ponad 57 tysięcy rolników. A według prognoz za nadprodukcję mleka w okresie od kwietnia 2014 roku do marca 2015 rolnicy zapłacą jeszcze więcej. Uważam, że to ostatni rok, że te jednak kary powinni nam jakoś uwolnić czy zrekompensować. Na zniesienie kar nie ma co liczyć. Komisja Europejska rozważa rozłożenie kar na raty. Z końcem marca limity na produkcję mleka znikną. Uwolnienie kwot z pewnością dla gospodarstw dobrze zainwestowanych, mających duży potencjał rozwojowy, da szansę na większe przychody, ale czy to będą przychody już od razu rentowne, trudno jest powiedzieć. Polska jest 5. producentem mleka w Europie. Najpierw, proszę Państwa, baliśmy się wprowadzenia kwot mlecznych, potem w tej branży działo się całkiem nieźle. 31 marca kończy się ostatni rok limitowania produkcji mleka w Unii Europejskiej I co dalej? Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry. Leszek Hondzlik, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. I znowu branża Dzień zaczyna dobry. Się denerwować, delikatnie mówiąc. No tak, branża ma prawo się denerwować, gdyż przepisy, które są wprowadzane unijne, no, stwarzają potężne zagrożenie i ryzyko. I wyzwanie. Dlatego... Ale jakie przepisy unijne stwarzają to zagrożenie? Po pierwsze zniesienie kwot, po drugie sankcje karne, które nakładane są na rolników. To jest dla nas trochę niezrozumiałe, że jak to już od 2015 roku nie będzie obowiązywała kwota, jeszcze będzie trzeba zapłacić kary. W związku z tym myśmy zwołali wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Senatu i Sejmu. Organizowaliśmy wspólną konferencję, o tym temacie rozmawialiśmy i żądaliśmy tutaj pewnych rozwiązań. Ale czy byśmy nie wiedzieli, etapie... za przekroczenie kwot mlecznych będziemy płacić kary? Znaczy, zdawaliśmy sobie sprawę, niemniej myśmy... A produkcja rosła. Produkcja rosła, ale proszę wyobrazić sobie, że chcieliśmy się przygotować do tego, ażeby na równych prawach, razem z rolnikami europejskimi, mieć równy start. Natomiast uważam, że należy się cofnąć 10 lat wstecz. Otóż Polska została pokrzywdzona, polscy hodowcy, bo przyjęto procent ZUS-u 3,9, gdzie udowodnione jest, udokumentowane, że miała wówczas według oceny użytkowości prowadzonej przez Krajowe Centrum 4,23. W związku z tym cały czas... Mieliśmy nadzieję, że doprowadzimy wszystkimi działaniami do tego, ażeby tą produkcję mogliśmy odtworzyć i mieć równy stan. Niestety nie udało się. Mówiąc kolokwialnie, mleko się rozlało. Nie ma co wracać do tego, co było, tylko pomyśleć o tym, co teraz. Czy jakieś mechanizmy osłonowe w związku z tym dla branży są? Jest pakiet mleczny, który został wcześniej jeszcze uchwalany, zanim wspólna polityka rolna od 14-20. On jest niewystarczający. Dlaczego? No nie ma pełnych osłon. Siatka bezpieczeństwa jest za słaba, stabilizacja jest za słaba. Te wszystkie mechanizmy, które są dzisiaj, są często niewykonalne z jednego powodu. No przecież ceny referencyjne są za niskie, to są ceny z poprzednich lat. Więc niektóre mechanizmy nawet nie można uruchomić. Po drugie, Komisja Europejska bez przerwy się upiera i nie chce uruchomić środków, które powinna uruchomić. Choćby nawet dopłaty do eksportu, które można byłoby uruchomić, też nie chce uruchomić. Ale jeżeli nie będzie limitu, jeśli zwiększymy produkcję i znajdziemy odbiorców, to powinno się dziać lepiej. Panie redaktorze, ja bym chciał wrócić jeszcze do tego pytania. Otóż w ogóle nie dotyczy to spółdzielczości, która w naszym kraju jest w 75%. Umowy, które mamy, właściwie jesteśmy właścicielami. Pakiet jest zupełnie bezsilny. Ja zdaję sobie sprawę z to, co pan mówi, że jesteśmy za regulacją rynku co do popytu, podaży, ale z dobrego startu. Dobrze, skoro ten mechanizm pakietu mlecznego nie pomoże, minister rolnictwa mówi... Kary na raty. Dobry pomysł? Kary na raty są pomysłem jakimś ostatecznym. Nie wiadomo, czy będzie wykonalne, ale tego się domagamy. I my jako Związek Rolników Indywidualnych ogłosiliśmy pogotowie strajkowe i zaczynamy tutaj protestować. I rolnicy nie tylko w produkcji mleka, ale i trzody i wszystkich branż zaczynają wychodzić, bo opłacalność jest prawie w każdej branży zagrożona i prawie jej nie ma. W związku z tym
musi rząd podejmować działania. My ze swojej strony jako parlamentu podejmujemy, ze strony związków zawodowych w Kopa Kodrzeka też podejmujemy działania i rozmowy z komisarzem Hoganem, które były ostatnio, też naciskamy, więc ze strony organizacji wszystkich jest współdziałanie. Natomiast jeśli dojdzie do trudnej sytuacji, niestety będziemy musieli wychodzić i protestować. A dlaczego państwo zakładają, że po uwolnieniu kwot mlecznych branży się nie uda? A może się uda? Nie mówimy, że się nie uda, tylko mamy obawy po prostu w sytuacji, w którą jesteśmy. Jesteśmy jednym z ostatnich, którzy mają najniższą cenę mleka. Mamy dużo do spłacenia, bo ta branża najwięcej zainwestowała. Mamy realność istnienia. Chcemy po prostu, jesteśmy przekonani, jeżeli rynek się otworzy. Możemy się umówić, że optymistycznie możemy zakończyć rozmowę i może nam się to wyjść na dobre? No, można się umówić i tak chcielibyśmy, tylko komisja nas traktuje lekceważąco. Powiedzmy jednym słowem. Bardzo, Łotwę doceniła, a Polski nie boimy się. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Do tematu na pewno będziemy wracali, bo ważne. Dziękuję.